Siema, z tej strony Fenix i zapraszam Was na odcinek numer 0, no bo to jest numer 0, takie wprowadzenie do FIFA 15 Ultimate Team. Jak widzimy przed nami mamy Web App, czyli przeglądarkę internetową od EA Sports, gdzie możemy tworzyć swoje drużyny, swoje składy i handlować również za pomocą przeglądarki internetowej. Także mamy pierwszą paczkę, to jest ta pierwsza paczka taka powitalna od EA. Wiadomo, to jest przewaga kart z brązowych, jak widać zresztą. Parę mamy kontraktów, parę fitness kart, jedna piłka, jeden stadion. No i oczywiście przechodzimy do daily giftów. Daily gift for you od EA Sports. Zobaczmy, co to będzie. Naszym daily giftem, czyli codziennym giftem do 29 września dostaliśmy 500 coinsów, a to są nasze paczki lojalnościowe. Jak było widać wcześniej, gramy od sierpnia 2012 roku na tym koncie, także mamy dwie paczki All Players Pack, dwie paczki złote i jedną paczkę Season Ticket. Jeszcze ta paczka to jest Season Ticket, miałem na PlayStation 3 jeszcze dawno temu, przed początkiem FIFA 13. Mamy pierwszą paczkę All Players Pack. Mamy Carrillo z prawego skrzydłowego ze Sportingu Lizbona. Bardzo ciekawa karta, fajnie wygląda, chociaż nie jest za dużo warty. Reszta kart również nie jest zbyt dużo warta. Oczywiście dajemy wszystkich do klubu. Otwieramy kolejną paczkę. Jest to złota paczka. Zwykła złota paczka, niestety tylko z jedną złotą kartą świecącą, tak zwaną kartą Rare. Jak widać, jest to karta kontraktu. Dostaliśmy Adil Ramiego jako najlepszego zawodnika i obok niego Hernane. Niestety tylko dwóch zawodników w tej paczce było. Na szczęście dostaliśmy Anchora. Powinien być dosyć drogi na początku, jest to, a nie, mamy kolejnego, trzeciego zawodnika. Druga paczka, w zasadzie trzecia paczka i już pierwszy duplikat. No świetnie, dzięki. Na taką bazę danych zawodników dostaliśmy duplika w trzeciej paczce, no super początek. Otwieramy kolejną paczkę, jest to All Players Pack. I czym my mamy tutaj? Meyer, jest to gracz Schalke Gelsenkirchen. Nawet dobrze wygląda, dobre statystyki, niestety overall tylko 75, ale to nie ma co na to patrzeć. Środkowy ofensywny pomocnik Schalke 04, oprócz niego kilku innych bez wartości graczy, niestety wszystkich dajemy oczywiście do klubu. Kolejna paczka, złota paczka, oczywiście to jest zwykła paczka, za 5000 coinsów mamy tutaj Rolando, środkowy obrońca FC Porto. No niestety 39 pace, to nie przeraża mnie ten pace, niestety no nie zagości u mnie długo w tym klubie. Mamy kolejny złoty kontrakt Rare. Oprócz tego snajper, karta chemii i stadion złoty. I mamy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku, jest to Season Ticket Pack. I dostajemy tutaj Felipe Santana, no jeden z najlepszych, no z najbardziej OP graczy, według niektórych oczywiście. I Julian Draxler, na dzień dobry również, witaj Julian Draxler. Niestety jest to lewy pomocnik, ale mnie bardziej interesują te stroje Realu Madryt, właśnie te czarne stroje Realu Madryt są bardzo drogie. Sprzedałem je za 4500. Końców kolejny duplikat. No niestety my mamy to szczęście, że ja mam to szczęście, że mam same drugi duplikat w piątej paczce dzięki EA. No i co? To było w zasadzie na tyle. W następnym tygodniu widzimy się już w gameplayu. Dzięki i cześć.